Від зараз скач, бо танута є замоцна. Від зараз скач, бо робимо мусний трап. Робимо квіт, навіть кіди пора ноцна. Чечінкам всім подвіємо цілий свят. Від зараз скач, бо танута є замоцна. Ауа, ауа, co jest? Ауа. Gdzie ja jestem? Halo. Wstałeś już? Jest, ауа, Davidson, ale mnie głowa boli. Stary, ale ty jesteś, ja nie wiem. Co się stało? Co się stało? Już się nie obudzisz, stary, już spałeś tu tyle czasu. Żyjesz? Co ja tu robię? Co się stało? Stary, no ty dostałeś w łeb. Czekaj, od kogo dostałem w łeb? Dostałeś po prostu w łeb, nie widzisz? Nie widzisz, jakiego masz guza, synek, na tym toście? A, no czapka mi zasłania, ale oczekaj, ściągnę okulary. Kto mi, co się stało? Człowieku, Jezus, czekaj, święty, powiedz mi, myślę, co się stało. Się nie obudzisz, stary, bo jesteś w takim tyłku, masz u mnie kartę przysługi, nie? Znaczy, Ja w ogóle mam jakąś kartę przysługi od ciebie, kiedyś dostałem przecież. Ale no, nie. No. No, więc musiałem wykorzystać. Dobra, jeszcze. Słuchaj, stary, było tak, że Venom strzelił się w łeb. Pamiętam. Dzięki klonowi, twój klon w ogóle mi powiedział o tym, że tam jest jakiś przetarg, stary, przyszedłem i zobaczyłem, że już tam ledwo ten, więc się uratowałem, jak już tu cię zaniosłem, stary, miałeś ja tak, pierdziele, kurde, dzięki. Stary, ale pamiętam, był naprawdę stary. Przypał, nie? Ale jest problem, stary, jest problem, bo on jest chyba coraz silniejszy ten Venom. Nie wiem, co my zrobimy. No, on mnie na raz ściągnął, stary, ja miałem pełne życie. Jeszcze mam moce no, Supermana, to ten strzała i koniec był. Jest problem, stary. On chciał zamknąć do jakiegoś więzienia, nie? Nie, o co chodzi w ogóle, nie? No. Spowolona sytuacja, to w ogóle a powiedz nie byłem. powiedz mi... Problem. Co się stało? Bo ja ogólnie teraz sobie przypomniałem, o co chodziło. Ja poszedłem tam w ogóle po kamienie, ale nie udało mi się ich zabrać. I co? Venom cię zaatakował. No. Dostałeś tego hita. I on już cię miał brać, on już cię gdzieś chciał brać, stary, ja nie wiem, co to było, on cię chciał gdzieś wziąć, ja nie wiem, czy on cię chciał zabić, albo do jakiegoś, nie wiem, jakiejś pulchy wsadzić, nie wiem, o co chodziło, stary, w ogóle. I ja wtedy wbiegłem szybko, bo klon mnie poinformował, że on dał po prostu przyjść, że coś jest nie tak, no i stary, przyszedłem, no i cię jakoś wziąłem, nie, to było już tak na farcie, nie, to jest mega fart, to w tym momencie, to my teraz mamy mega mało czasu, bo mi się wydaje, że on tutaj zaraz może być. Co, a jest noc? Czekaj. Zobacz, bo ja nawet nie wiem, kiedy cię, stary, obudziłeś teraz. O, jak mnie głowa boli. Jest noc, stary, jest noc. Noc jest, stary. Ja nie mogę, w nocy jest najbardziej aktywny. Dobra, ale czekaj, bo ja chciałem zabrać te kamienie, żeby ci je przekazać w ogóle, ale kurde, ja nie wiem, czy one tam są. Widziałeś się tam? Kamienie? Nie. Nie gadaj, że on je zabrał. Mi się nie wydaje, znaczy no nie wiadomo, stary, ale wiesz, co jest kolejnym newsem, to ja nie wiem, czy ty to wiesz, stary. Co? Ja już nie mam rękawicy. Co? Czekaj. Stary, ja już nie mam rękawicy, stary. Nie mam rękawicy, stary, nie mam. Nie mam. To kto ją ma? Stary, stał się przypał, stary, mają Palion. Co? I to jest problem teraz, stary, to jest problem, bo mają Paweł i ja nie wiem, co on ma zamiast zrobić, bo on mówi, że on chce wszystkie kryształki i że się idzie bawić. I on gdzieś poszedł, stary, i ja nawet nie wiem, stary, gdzie. I to dobra, jest problem, ale to czekaj, musimy pójść na wyspę Venoma, stary, ja muszę sprawdzić, gdzie tam są te kamienie. Ty chłopie, ty wypoczywaj teraz, ty nigdzie nie ten, czekaj. Stary, synek, no nie czekaj. Możemy, cały Palionowo jest zagrożony, chłopie, to wszystko może zostać zniszczone lada, to chwil zaraz może być zniszczone. Tak. Rozumiesz, jak Paweł on ma wszystkie kamienie? Paweł to założył, Paweł by to nie niszczył, spokojnie. Tylko Paweł sobie nie zdaje konsekwencji z tego, co to może zrobić po prostu. Trzeba dobra, to powiedz mi, ile on miał kamieni, Paweł? 4. Nie wliczasz to w tych, co miał Venom? Nie. Brakuje mu tylko tych od Venoma. Jeżeli on połączył siły z Venomem, jeżeli on zabrał te kamienie, to on już ma wszystkie, stary. Możliwe, ale jak już, to by prędzej miał je Venom, a nie Paweł. Venom by zabił Pawła. Wątpię, żeby je oddał Pawła. Ja pierdziele, dobra, to stary, ja wracam na wyspę. Ja wracam na wyspę, idę odpocząć i jutro, stary, musimy coś z tym zrobić, bo... Dobra, stary, no to w takim razie nie... Trzeba znaleźć przede wszystkim... Uważaj na tym łeb, stary, bo powinieneś odpoczywać, a nie teraz iść na jakąś wyspę. Tak, idę, stary, bo mnie strasznie łeb. Znaczy, no, ja pójdę na swoją wyspę, bo ja tam mam laboratorium, to tam jakieś leki wezmę i tak dalej. Dobra, synek. Dobra. Trzymaj się. Powodzenia. Dzięki, pozdro, do zobaczenia. Pozdro. O kurde, przepraszam. Pozdro. Trzymaj się, elo. Dobra, słuchajcie, jest dramat. Jeżeli Paweł ma kamienie, to jest najgorszy dzień w moim życiu. Ja oczywiście, jak się domyślacie, nie mogę tego zostawić tak, jak to wygląda. Ja oczywiście idę teraz do Venoma zobaczyć. Akurat wstaje dzień, więc możliwe, że go tam nie będzie. Lecimy do Venoma, bo muszę sprawdzić, czy tam jest ten... te kamienie, czy tam są, czy ich nie ma. Bo jeżeli ich tam nie ma, to są dwie opcje. Albo Venom je zabrał, albo Paweł wie, gdzie są, albo nawiązali współpracę i Paweł je ma. Jeżeli Paweł ma kamienie, to jest koniec po prostu. To jest definitywny koniec. Ja nie wiem, co się stanie, to jest dramat totalny. Dobra, czekajcie, ja tam podlecę na wyspę Venoma, tu jest wyspa, okej, lądujemy. Mam nadzieję, że go tu nie będzie teraz, bo jeżeli byłby tutaj Venom,
to mamy mocno przekichane, mocno, naprawdę. Dobra, wchodzimy do środka, uwaga. Tu ja nie mam w ogóle, mam pochodnie, dobra, tu jakoś jakieś światło tutaj będziemy mieli. Tu trzymamy się ciągle prawej strony, już na pamięć znam tą drogę prawie. Dobra, uwaga, chwila prawdy, czy są kamienie? Proszę, proszę, niech one tu są, jeżeli są, to ja je zabieram i od razu chowam gdzieś. Uwaga, o nie, otwarte są drzwi. Skoro drzwi są otwarte, nie jest to zabezpieczone, to... Kurde, nie ma! Ani nie ma... Nie ma kamieni. I co teraz? Wszystkie kamienie te dwa znikły. Czyli on przeniósł to totalnie w inne miejsce prawdopodobnie. Dobra, czekajcie, idziemy przeszukać jego tutaj... Czekajcie, na Noctowizji zobaczyć, czy tu ktoś jest. Nikogo tu nie ma, dobra, zejdźmy na dół. Zobaczmy, czy tutaj, czy on gdzieś to schował, może w skarbcu schował, czy coś. Ja nie wiem, musimy to sprawdzić, czy w skarbcu tego nie ma. Czekajcie, sprawdzamy tu, uwaga. Wejdźmy w sypialni, jest coś? Tu nic nie ma schowanego, ale dobra, czekajcie, jeszcze jedno, że sprawdzę. Czy przypadkiem pod łóżkami tego nie ma? Nie, nie ma tu nic. Kurczę, to znaczy, że nie tutaj. Dobra, pójdźmy. Wszystko tu jest tak, jak było. Kamera zaczęła się palić. Dobra, nieważne, dobra, uwaga. Proszę, niech te kamienie są w tym skarbcu. Błagam. Nic nie ma. Nic nie ma w tym skarbcu. Czyli on opuścił tą... Dobra. Venom opuścił wyspę całkowicie. Zabrał stąd wszystko, bo już wie, że jest spalony w tym miejscu. Co oznacza, że albo ma ze sobą kamienie, albo przeniósł się gdzieś, gdzie też jest Palion i razem ze sobą współpracują. To jest niemożliwe, że Palion w ogóle ukradł te kamienie. Co? To jest nienormalne. To by było straszne totalnie, że on nie ma. Więc nie wiem, muszę się jakoś dowiedzieć w ogóle, czy on nie ma, czy kto, czy jak... Nie wiem, polecę na tą swoją wyspę. Może tam czeka na mnie jakaś informacja, czy coś. Dobra, już dolatuję do tej mojej wyspy. Dobra, zobaczmy, że tutaj coś mamy. Nie wiem, to jest... O kurde. Siema Toast, to ja Palion. Mam kamienie, to koniec. Palion ma kamienie, co... Nie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, muszę wrócić Dave'owi i powiedzieć coś, co się stało. Nie mogę odpoczywać, nie w tej sytuacji. Wracamy z powrotem na Palionowo. To jest najgorszy dzień w moim życiu. Palionowo może zostać zniszczone w każdej chwili. W każdej chwili, trzeba zlokalizować w takim razie, gdzie, co jest. Halo Dave, halo, halo, halo Dave. Gdzie on jest, halo. Gdzie jesteś Dave? Gdzie on jest? Halo! Nie ma go! Gdzieś poszedł, nie, najgorzej, teraz go nie znajdę. Nie no, Dave, proszę! Mamy problem totalnie najgorszy. Palion ma wszystkie kamienie, wiecie co, zostawię mu tabliczkę może jakąś. Tu ma jakieś tabliczki, ale zobaczmy, czy ma tutaj jakąś tabliczkę w ogóle, żeby mógł mu coś zostawić. Proszę, no nie ma żadnych tabliczek, Dave, dlaczego nie masz tabliczek? Dobra, weźmiemy ja będę miał jakąś w domku na pewno. Tabliczka, proszę, dobra, możemy zrobić tabliczkę, tu mam, widzę, rzeczy potrzebne do zrobienia tabliczki, aż mi się ręce trzęsą. Czajcie? Ręce mi się całe trzęsą w tej sytuacji. Przecież nie spodziewałem się, że to będę musiał kiedyś powiedzieć, ale to może być koniec Palionowa. Jeżeli on zniszczy wszystko, to zniszczy również nas. To nie może się zdarzyć. Mam złą wiadomość. Mam złe info, żeby się zmieściło. Palion ma wszystkie. Ma wszystkie. Kurczę, nie umiem pisać. Kamienie. Spotkajmy się gdzieś. Albo inaczej, napiszę, że musimy się spotkać. Musimy się... Nie umiem pisać. Spotkać. Bo w naszych rękach... W naszych rękach jest... Nie, no tak mi się ręce trzęsą. Jest los Palionowa. Dobra. To jest najgorszy dzień w moim życiu, przysięgam. Musimy zlokalizować, gdzie jest Paweł. Musimy zlokalizować, co on planuje, co on chce zrobić z tym wszystkim i tak dalej. Bo, no nie jest kolorowo, nie ukrywajmy. Więc, ja kończę ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie.
muszę się skontaktować jakoś z Dave'em, muszę jakoś z nim to wszystko dogadać, muszę znaleźć Pawła i odebrać mu wszystkie kamienie, odebrać mu rękawice i najlepiej to wszystko zniszczyć, żeby to, co on ma, nie zniszczyło całego Palionowa.